Cześć, witajcie w kolejnej prognozie pogody. Dziś przyjrzymy się pogodzie na noc z niedzieli na poniedziałek i na pogodę w poniedziałek. Wiele osób w poniedziałek zaczyna pracę, weekend szybko minął, mi w sumie też, więc cóż, trzeba zobaczyć co się będzie działo, a będzie się działo dosyć dużo. O tym za chwilę. W niedzielę natomiast pojawiały się burze na północnym wschodzie, następnie w okolicach Lublina, więc coś tam się działo zgodnie oczywiście z prognozami. Na wstępie tam przeglądałem sobie zdjęcia, troszkę tych zdjęć jest, ale dziś skupię się na tym jednym pięknym zdjęciu, zdjęcie uderzenia pioruna. Bodajże w molo, w jakiś słup na molo, gdzieś, gdzieś tutaj, przy jeziorze, przy morzu. Powiem szczerze, że bardzo pięknie to wygląda i generalnie mogę stwierdzić, że faktycznie tak to powinno wyglądać, ponieważ sam mam gdzieś ujęcia z bardzo bliska i właśnie coś takiego powinno się pojawiać. Piękne wyładowanie atmosferyczne z bardzo bliska. Powiem Wam szczerze, że huk musiał być być konkretny. Albo i nie, bo z tym bywa też różnie w zależności od różnej odległości, ale tym zajmiemy się na pewno jakoś niedługo. E, jeszcze szybki rzut oka na to, co pojawiało się. W ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu minutach na komórkę burzową, bardzo ładnie wyglądającą w zachodzącym słońcu w okolicach Lublina. To była ta ostatnia komórka burzowa, która dawała wyładowania. W sumie zaraz zobaczę, czy jeszcze jakaś daje wyładowania, bo troszkę miałem rzeczy do zrobienia po włączeniu map i może jeszcze coś tam się ciekawego działo. Ale prawda jest taka, że takie wieczorne komórki burzowe dla mnie wyglądają najpiękniej, z racji tego, że możemy tak. Mamy bardzo nisko zawieszone słońce, mamy praktycznie złotą godzinę. Mamy Bardzo ładnie oświetloną chmurę i oświetloną stopę opadową, która jest notabene tutaj widoczna. Dokładnie. I do tego jeszcze tęcza pewnie wpadła przy odpowiednim ustawieniu. jest są otwarte, od sobie zaraz pójdzie. Ok. Więc zdjęcie, jak naprawdę piękne, piękne. Film piękny. Gratuluję panu Michałowi. Sobie też gratulujemy z racji tego, że już jest Was prawie 9 tysięcy obserwujących i subskrybentów. Dzięki Wam wszystkim. Jeżeli Wam się podoba ten kanał, zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. To pomaga w zasięgu i faktycznie ostatnie wyładowania jeszcze padają w okolicach urzędowa. Co prawda tych wyładowań nie jest dużo, ale na mapie dynamicznej sieci obserwatorów burz na stronie obserwatorzy.info te burze tutaj jeszcze występują. Ta jedna burza. Zobaczmy sobie, jak wyglądają raporty. Przy zachodzącym słońcu, raporty wyglądają po prostu fantastycznie, wyglądają zjawiskowo. Zobaczmy sobie od wschodu, wygląda to tak. I strona obserwatorzy.info jest to tyle bardzo fajna, bo jak mamy daną komórkę burzową, to możemy zobaczyć, właśnie jak wygląda ona od wschodu. Możemy zobaczyć, jak wygląda od czoła, i widzimy tutaj bardzo piękną strukturę. Troszeczkę z większej oddali, ta struktura jest tutaj. Widzimy od prawej strony. Czyli od zachodu. Generalnie możecie komórkę obejrzeć z każdej strony. To jest bardzo piękne i, 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 i bardzo mi się podoba. Tu jest troszeczkę wcześniej widok na tą komórkę przemieszczającą się. Jeżeli ktoś miał szczęście, to na pewno złapał wyładowania. Więc fajnie, naprawdę fajne. Nie. Tą mapę dynamiczną wraz z raportami znajdziecie również w aplikacji Monitor Bush, która ostrzega przed burzami. Jeżeli nie macie jeszcze zainstalowanej i nie sprawdzaliście jej, dajcie, wejdźcie wy na sklep Google'a albo Apple'a, zainstalujcie, sprawdźcie i dajcie znać, czy wam się podoba. W dniu dzisiejszym, w niedzielę, występowały wyładowania w Polsce północno-wschodniej oraz na północ i zachód od Lublina. W tym momencie wyładowania powoli zanikają. Zdecydowanie bardziej burzowo jest na wschodzie od naszych granic oraz nad Wielką Brytanią. Tam wydano alert przed tornadem. W tym momencie mamy już yy, jesteśmy po zachodzie słońca, ale troszeczkę się cofnę. I jak widzimy sobie na zdjęciu satelitarnym widać miejscami punktową konwekcję i burzę wewnątrzmasową, która jest tutaj widoczna właśnie w okolicach Lublina. Całkiem dobrze wypiętrzoną i na pewno od strony Cezary nad Dęblina pięknie ona tam wyglądała. Teraz już troszkę na pewno tutaj słabiej z racji tego, że już mamy... E, przynajmniej w paśmie widzialnym już to nie wygląda tak okazać, ale z racji tego, że już mamy zachód słońca, już mamy po zachodzie słońca. No i ta dosyć stabilna pogoda się zmieni, a to za sprawą niżu Marcelinus, który przemieszcza się z nadmorza północnego w kierunku Morza Bałtyckiego i on niesie ze sobą system frontów atmosferycznych, a przede wszystkim front chłodny, który jutro w godzinach południowych i troszeczkę popołudniowych znajdzie się nad Niemcami i będzie kierował się w kierunku Polski. Na tym froncie będą tworzyły się deszcze i burze lokalnie dosyć intensywne. W tym momencie ciśnienie najwyższe w Polsce zachodniej 1017 hektopaskali, najniższe w Polsce wschodniej 1015 hektopaskali. W kolejnych w godzinach po takim delikatnym wahaniu wyż zacznie odpuszczać i te ciśnienie zacznie w całym kraju z jutro spadać i w poniedziałek w godzinach wieczornych będziemy mieli 1010, 1011 hektopaskali, najwyższe w Polsce południowej na krańcach południowych 1013 hektopaskali, a nad Polską będzie przemieszczała się zatoka niskiego ciśnienia. Oraz front atmosferyczny i związane opady oraz burze z tym frontem atmosferycznym. W związku z tym IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami. Na razie jest to prognoza zagrożeń, ale jutro pewnie rano już będą normalne ostrzeżenia. No i poziom drugi zagrożeń dla burz z gradem wydany dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego lubuskiego oraz. Części województwa Wielkopolskiego. Pierwszy stopień zagrożenia wydany dla województwa pomorskiego, części województwa warmińsko-mazurskiego, województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, części wschodniej województwa Wielkopolskiego, województwa łódzkiego, świętokrzyskiego. Małopolskiego, śląskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego. Jutro pewnie będzie jeszcze aktualizacja. A dlaczego te ostrzeżenia są wydane? Ano, zerknijmy sobie na modele, zacznijmy od modela, modelu ICON EU. No i skupmy się na poniedziałku, o ile jeszcze przed południem te w, nad Polską będzie mało zachmurzeń, ewentualnie jakaś drobna konwekcja, o tyle w godzinach popołudniowych już od zachodu zacznie wkraczać zdecydowanie większe zachmurzenie związane z tym frontem atmosferycznym, który powoli będzie zbliżał się. Do naszych zachodnich granic i on powinien osiągnąć województwo zachodnio-pomorskie około godziny 15, 16 bądź 17. I będzie przemieszczać się w kierunku wschodnim, obejmując cały kraj. Będzie to linia deszczu i linia burz, prawdopodobnie układ liniowy. Z racji tego, że nad Polską będzie przechodził w nocy, to powinien być dosyć słaby, ale modele różnie to widzą i jutro będziemy wiedzieli więcej. Wschodnią Polskę powinien osiągnąć po. Północy w, pierwszym, w pierwszej części wtorku i nasilić się w Polsce północno-wschodniej około godziny 10, 11, 12. To się jeszcze może zmienić ale tak to w tym momencie wygląda. Zobaczmy sobie model ECMWF i model ECMWF widzi podobnie. EF widzi wejście około godziny i 17, .00, następnie przemieszczanie się w kierunku wschodnim i przejście przez Polskę Wschodnią we wtorek około godziny 1100 12. .00. Oczywiście za tym głównym, za tą główną strefą deszczu i burz będą występowały burze związane z, znaczy z konwekcją wewnątrzmasową. Tak wygląda model ECMWF, model ICON-EU widzi bardzo podobnie. O ile w ostatnich prognozach dla, na, dla tych poprzednich dni, dla tych poprzednich trzech dni sytuacja wyglądała różnie. Tak tutaj wszystkie modele widzą praktycznie podobnie. Wejście układu około godziny 16-17 nad północny zachód Polski, przemieszczanie się potem w kierunku wschodnim i osiągnięcie Polski Wschodniej we wtorek w godzinach porannych. Więc tak to tutaj widzimy, jeśli chodzi o temperatury w tym momencie. Najwyższe temperatury na zachodzie 20 stopni Celsjusza, na północy 16 stopni Celsjusza i na południu 16 stopni Celsjusza. W nocy temperatury powoli, ale zaczną spadać, szczególnie tam, gdzie mamy gołe niebo, że tak to ujmę więc prawie w całym kraju temperatury spadną dosyć mocno w Polsce. Północno-zachodniej, województwo zachodnio-pomorskie, pomorskie 8 stopni Celsjusza. Polska centralna-południowa od 10 do 12 stopni Celsjusza. krańce zachodnie do 14 stopni Celsjusza. Jutro znów pojawi się słońce, operacja słoneczna, słoneczna i bardzo szybko temperatury wzrosną. Wzrosną, szczególnie w Polsce zachodniej, do 28 stopni Celsjusza. W Niemczech 32-33 stopnie Celsjusza. I tamte burze z racji wypierania tej cieplejszej masy powietrza będą zdecydowanie silniejsze. W Polsce powinny być już słabsze, z racji tego, że ten gradient temperatur będzie też mniejszy, gradient poziomy temperatury. Natomiast na krańcach południowych 20-22 stopnie Celsjusza. No i wieczorem zauważmy sobie, będzie trwało wypieranie tych cieplejszych mas powietrza przez masy powietrza chłodniejsze. No i ten front atmosferyczny będzie z tym związany. Z tym frontem atmosferycznym i burzami, które będą się przemieszczać w poniedziałkowe popołudnie i wieczór, związane też będą będzie wzrost prędkości wiatru. Modele pokazują od 50 do 80 km na godzinę. Niewykluczone, że gdzieś będzie więcej, 90 km na godzinę, jeżeli trafi się jakaś superkomórka burzowa. Natomiast na pozostałym obszarze, tam gdzie jeszcze front nie dotarł, od 20 do 30 km. Kilometrów na godzinę. Jeśli chodzi o ten front, to energia, poziom energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcyjną nie będzie aż jakoś bardzo duży, więc te burze nie powinny być aż tak bardzo silne. Jak będzie? Zobaczymy. Jednak pewne jest jedno. Ten Front chłodny będzie niósł za sobą ochłodzenie w całej Polsce i już z 27 temperatury spadną w Polsce centralnej do 23 stopni dzień, a w nocy do 13 stopni Celsjusza, a w 28 w dzień będziemy mieli 20 stopni Celsjusza, a w nocy 10 bądź 11. Potem nastąpi ocieplenie i wzrost temperatur, więc tak to wygląda. Szczegóły dokładniejsze podam w dniu jutrzejszym, czyli w poniedziałek. Ja w tym momencie kończę i życzę Wam dobrego dnia, dobrego wieczora. Pozdrawiam.